Niezła sztuka, Jacku. Pod takim hasłem w niedzielę 19 września odbyły się targi sztuki. Gospodarzem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. My jako pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr mamy nietuzinkowe pomysły i od dawna nam chodziło po głowie, żeby móc zaprezentować to, co się dzieje w Radomiu. Ważne było dla nas, żeby podkreślić, że sztukę można rozumieć szeroko. To może być ta sztuka wysoka, ale i taka łatwo dostępna, którą możemy wziąć ze sobą do domu i mieć i patrzeć i może cieszyć nasze oko. MOK Amfiteatr zaprosił do współpracy szkoły Zespół Szkół Muzycznych, Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zakład Doskonalenia Zawodowego czy Wydział Sztuki UTH, a także ponad 20 lokalnych artystów i rzemieślników, którzy zarówno wystawiali swoje prace, jak również prowadzili warsztaty. Mamy między innymi warsztaty prowadzone przez panią Ewę Wrzosek, ceramika i rzeźba. Można polepić w glinie, pobawić się, poeksperymentować. Niektórzy po raz pierwszy mają okazję obcować. Kolejne warsztaty to warsztaty prowadzone przez Karolinę Falkiewicz i są to warsztaty z kolażu. Możemy stworzyć coś niesamowitego, wycinając, dorysowując, domalowując. Następnie jest okazja przejść się w okularach VR przez obrazy Beksińskiego, wielkiego artysty polskiego. Zobaczyć to, jakbyśmy byli wewnątrz. To jest już taka sztuka bardzo mocno nowoczesna. Odbyły się również warsztaty street artu, czyli malowanie sprayem na folii, warsztaty tańca inspirowane sztuką, warsztaty makramy, jak również warsztaty malowania techniką pouringu, czyli tworzenia obrazów poprzez rozlewanie farb. W ramach wydarzenia odbył się również pokaz żywioły, cuda natury, awangardowe fryzury, fantazyjne makijaże, choreografia i muzyka. Pokaz przeniósł gości targów do świata, w którym rządzą siły natury. Ogień, woda, powietrze i ziemia. Z kolei kampania reprezentacyjna klas policyjnych ZDZ wykonała wspaniały pokaz musztry. Radomskie targi realizowane były w ramach budżetu obywatelskiego 2021.